Dobra, lecimy. Ja nazywam się, wiecie jak, a wy jesteście, wiecie gdzie, na Islandii. No, więc są święta, dawno nie nagrywałem żadnego filmu, postanowiłem, że na święta nagram wam jakiś taki mały bonusik. Także, no bo spytało się 6 czy tam nawet 7 osób, kiedy następny film. No w sumie to 3 osoby się pytały, ale pytały po 2 razy, także sobie naliczyłem, że to jest 6 razy. Pytały się kiedy ten film, kiedy. Głównie siostra, mama, no i taki mój kolega dobry, ale to już mniejsza o to. Także są święta, mam ciuchy robocze, bo oczywiście byłem w robocie. Są święta, nagrywamy ten film świąteczny, taki bonusowy, także zadbamy najpierw o atmosferę. Drzewkiem. Był taki wybór na stacji benzynowej tutaj, że no, wybrałem sobie drzewko o smaku prawdziwej stali, ponieważ jeszcze miałem do wyboru prawdziwą skórę, także chciałem zobaczyć, jak prawdziwa stal pachnie. Otworzymy to w sumie normalnie, tak jak wszyscy, nie tak jak się powinno otwierać. Tutaj powinno się, takie są perforacje, tu się powinno naciąć to i wyjąć tą choinkę tak trochę, żeby ona, no ale wiadomo, każdy otwiera to w ten sposób mniej więcej, oprócz taksówkarzy warszawskich. Otwiera to mniej więcej w ten sposób i zawiesza całe drzewko. No prawdziwa stal, no. W życiu się nie spodziewałem, że tak pachnie prawdziwa stal, ale dobra, jedziemy trochę. Od razu milej, prawda? Wam się zrobiło tam. No, wiem co, dobre. Dobra, ale na razie to odwiesimy tak, żeby wam się nie dyndało. Także mamy już eteryczny nastrój. Bo przygotowałem wam 2 numery. Pierwszy to będzie szybka kostka, szybkie składanie kostki Rubika. Nie wiem, czy każdy z was pewnie umie składać, no bo to jest dosyć proste, ale nie wiem, czy każdy umie z was ją składać szybko, prawda? No to żeby ją składać, tutaj mam takie dane, że podobno rekord świata w składaniu kostki bez dotykania to jest 167 lat. Nie wiem, jak oni to robią. Pewnie układą jakoś na dachu i pod wiatr. Codziennie się wiatr przekłada, oni to przekładają i po 167 latach bez dotykania jest kostka ułożona. Z dotykaniem, no to Japończyki tam pewnie składają w jakieś 1,5 sekundy, no może trochę mniej. No ja postaram się ją na waszych oczach złożyć w czasie no poniżej 20 sekund, tak? Mamy, zaczniemy jak będzie 20. Jest 20, więc składamy je sobie szybko teraz. Tak, 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 prawda, tak, 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 tak. No i prawda, można, jest złożona, jest. I następny punkt programu, najważniejszy, teraz musicie się trochę skupić, bo będzie magiczny trik. Ten magiczny trik jest dosyć prosty. Ja was go teraz tu nauczę, bo musicie się skupić, nie? No bo nie będę go robił 2 razy, bo to już będzie, możecie sobie przewinąć, jak wam coś tam nie wskoczy w głowę. Trik polega na tym, że musimy sobie znaleźć magiczny papierek. Nie wiem, może to być na przykład o taki magiczny papierek. Mamy magiczny papierek i teraz mamy, kurwa, no mam brudne ręce, bo byłem w robocie, no i trochę bym sobie palca uciął, to taki bandaż sobie papierowy zrobiłem. No ale dobra, mamy czyste ręce, bierzemy papierek, tak? Jesteście, macie to, wkładamy go tu. Zamykamy rękę, zamykamy drugą rękę, tak? Huchnij tam. Huchnęłeś? Huchnij drugi raz. Huchnęłeś? I uważaj teraz. I papierek jest nadal tutaj, widzisz? Da radę? No. To żebyście nie mówili, że też was czegoś nie nauczył wujek Sebastian.